Cześć, witam Cię w podcaście Koła Naukowego Robotyków Konar. Ja nazywam się Mateusz Morawiak i dziś dowiemy się, jak zbudować drukarkę 3D. Seminarium odbyło się 7 kwietnia 2022 roku i poprowadził je Krystian Szpakowski. Zanim jednak przejdziemy do treści, zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz social mediów. Będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli wesprzecie naszą działalność w internecie za pomocą łapki w górę, subskrypcji lub obserwacji. Jeżeli chcesz zostać naszym sponsorem, zapraszamy do kontaktu mailowego. Przed rozpoczęciem wspomnę tylko, iż wersja podcastu razem z wideo znajduje się na platformie YouTube. Zaczynajmy! Dla nagrania nazywam się Krystian Szpakowski, jestem z Konaru. Tyle starczy. Ale jakie są początki? Bo będę omawiał tylko proces tworzenia drukarki FDM, czyli Fused Deposition Material. To jest, one mają różne typy. Tak jak tutaj widzimy, to mamy Delta Printer i powiedzmy drukarki o układzie kartezjańskim, czyli tym najbardziej powiedzmy oczywistym dla nas. I ja zrobiłem swoją na układzie kartezjańskim, delt nigdy nie ruszałem, więc delty są tutaj tylko po to, by pokazać, że są takim głównym drugim typem. Jest jeszcze trzeci typ zwany SCARA, ale one są trochę bardziej skomplikowane i powiedzmy mniej popularne. One polegają na tym, że ma się powiedzmy takie płaskie ramię robota, co jeździ w dwóch osiach i jest z tyłu ruszane góra-dół. Mniej popularne, cięższe do zrobienia, gorsze w kalibracji, z tego co czytałem. I na początku, jak się chce stworzyć drukarkę, to trzeba pomyśleć o półce cenowej, w jakiej się chce zmieścić. Można je podzielić, no, tak jak tutaj widzimy, do 1000, do 2000, do 5000 i powyżej 5, co przynajmniej w mojej opinii jest tak naprawdę nielimitowanym budżetem, bo za 5000 można już kupić bardzo dobre łożyska i podzespoły. Też od samego początku... Powiedzmy, najważniejszą rzeczą w wyrobieniu drukarek jest zastanowienie się, z czego ma być zrobiona konstrukcja. W tańszych drukarkach można konstrukcję wyciąć z sklejki, czy jeżeli ma się jakieś znajomości, to można, jeżeli ktoś ma wycinarkę laserową, to może sobie tam wyciąć części, ale co do zasady najłatwiejszym sposobem jest użycie profili aluminiowych, dlatego że są do nich gotowe, powiedzmy, części typu kątowniki oraz nasadki do trzymania prowadnic, więc cały proces montażu przebiega bardzo szybko, dlatego że wsuwamy śrubkę w przekrój profila, nakrętkę, przykręcamy od góry i mamy gotowy element zmontowany. Tak, oczywiście te wyższe budżetowo drukarki mają zwykle wycinaną ramę z blachy oraz później ją giętą, tylko oczywiście wymaga więcej narzędzi oraz jest zwykle bardziej kosztowna, łącznie z tym, że sama blacha też powiedzmy więcej kosztuje. Kolejny powiedzmy podział, zanim się jeszcze zacznie robić drukarkę, to trzeba się zastanowić, jak chcemy zastosować prowadnicę, dlatego że to tak naprawdę definiuje całą konstrukcję drukarki, dlatego że jeżeli użyjemy wałków liniowych, to automatycznie musimy użyć prowadnic odpowiednich do tego oraz wtedy definiuje się nam konstrukcja w ten sposób, że musimy jeszcze mieć uchwyty na te wałki. To jest ta wersja powiedzmy po lewej, co widać, że tutaj mamy, nie wiem jak dobrze to widać, chyba wystarczająco. O, tu mamy łożyska i to jest akurat powiedzmy uproszczona wersja. W bardziej rozszerzonych wersjach tu są jeszcze profile po obu stronach i na górze, a tutaj powiedzmy są tylko uchwyty na to. Drugim rozwiązaniem jest wykorzystanie samych profili jako prowadnice. Zwykłe, powiedzmy, systemowe profile wystarczają. Wtedy się je bierze zwykle o proporcji 2 do 1 w długości boku i są specjalne wózki z kółkami wyciętymi powiedzmy w trapez po przekroju, które jeżdżą po wałkach i to też zapewnia dobrą jakość prowadzenia linii. Tutaj jest już moja drukarka. Po lewej jest jej wersja, powiedzmy, fizyczna, a po prawej, powiedzmy, wycięte z jej modelu 3D, jak wygląda cała rama. Tutaj możemy zobaczyć, dlaczego jest zalecane używanie profili, dlatego że można zamówić od razu gotowo przycięte. Czyli tutaj mam tak naprawdę trzy gotowe odcinki przycięte na 30 cm, 4 na 40, jeden docięty. Potem wziąć tylko kątowniki, to poskręcać i mamy całą ramę, co upraszcza proces i wcale dużo droższe nie jest.
Kolejną rzeczą, też równie ważną, jest zastanowienie się, jak zamontować silniki, dlatego że w zależności od tego, jakie medium napędowe chcemy zastosować, musimy umieścić silniki, powiedzmy, patrząc od góry na oś, jeżeli chcemy zastosować śruby trapezowe, albo pod kątem 90 stopni, jeżeli chcemy zastosować paski. Wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć, ale jest to ważne do przemyślenia na samym początku, przed rozpoczęciem projektowania. Do tego, co już wspomniałem, jest bardzo ważne zdecydowanie, jaki rodzaj łożysk zastosować, co już zostało wspomniane. I tutaj tylko wyjaśnienie komentarza, że łożyska na szynach zwykle są lepsze. Co rozumiem przez zwykle? Jeżeli kupi się łożyska na wałek liniowy za 80 zł sztuka, to różnicy się nie odczuje, tylko raczej wtedy cenowo wychodzi podobnie, tylko tutaj pije do faktu, że te łożyska na wałki da się kupić od 4 zł sztuka, a na szynach się za taką cenę nie znajdzie. Do tego sama szyna też swoje kosztuje. Dlatego jak już wybierzemy sobie, będziemy mieli w głowie nasz plan, jak zmontować, jaki mieć szkielet drukarki, to możemy wtedy przystąpić do projektowania części. I to jest chyba najbardziej czasochłonny projekt oprócz kalibracji i drukarki, dlatego że każdą część do montażu silniku, która ma być wydrukowana, trzeba zaprojektować. Czasami je się da wziąć z internetu, ale nie jest to regułą. Dlatego jeszcze tutaj komentarz, że jeżeli korzystamy ze profili aluminiowych, to zwykle da się w nich bardzo dobrze cable management zrobić, dlatego że ich rowki, w przypadku ich średnicy 20 na 20 mm, da się zmieścić chyba półtora kabla półtorażyłowego, czyli jeden kabel półtorażyłowy razy 3 oraz jakaś drobnica na czujniki i da się to wepchnąć w bok profilu, co ułatwia ułożenie kabli. Tutaj. Przykład, dlaczego trzeba zastanowić się nad ułożeniem silników, bo tu mamy powiedzmy bardziej niestandardowy przykład, jak można je rozmieścić. Tutaj mamy standardowo, to jest bodajże klon Prusy I3, czyli układ kartezjański, najbardziej popularny, czyli ma się oś Y na pasku, oś X na pasku i oś Z na śrubach. A mamy parę zdjęć z drukarki i tutaj też widać, że to jest wersja 2.0. Wersja 3.0 się szykuje, ale w wersji 2.0 wyszły pewne niedociągnięcia i niektóre rzeczy musiały być klejone klejem na gorąco. Nie wygląda to profesjonalnie, ale w pełni spełnia swoją funkcję, więc tak to zostawiłem do wersji 3.0, bo nie opłacało się tego przerabiać. Tego montaż silniku, tutaj mamy kolejną część drukowaną. Kolejny silnik. Bo tutaj też jest ciekawy przykład, jak bardzo można upchać wszystkie elementy w jedną całość, żeby jak najmniej miejsca zabierało. I tu jest jeszcze przykład ramy. To będzie wszystko. A jeszcze dlaczego to jest wersja 2.0? Dlatego, że nie chciało mi się... W samej drukarce kable są ułożone, ale na wyjściu jest po prostu ich luźny gąszcz. I to będzie na tyle. Kolejną rzeczą, o której też już wspomniałem, jest medium napędowe. I są tak naprawdę dwa główne media. Są paski i śruby trapezowe. Śruby trapezowe można wymienić na zwykłe śruby gwintowane. To zależy też od tego, jaką kwotę chce się osiągnąć, dlatego że śruby gwintowane są co do zasady tańsze. Są wyjątki, ale są tańsze. I tak, na osi XY stosuje się paski. Jest to związane z tym, że one mają mniejszą masę, czyli łatwiej je zatrzymać, łatwiej je rozpędzić, co w wypadku chęci utrzymania większej prędkości jest wskazane. Do tego na paskach jest ciężej, powiedzmy, o luzy, dlatego że nakrętki na śruby trapezowe nigdy nie są dopasowane idealnie, czyli zawsze przy szybkich zmianach przód-tył mielibyśmy, powiedzmy, oscylację, czy nie zawsze wszystko by dobrze przylegało, co by skutkowało na gorszej jakości wydruku. Dlatego na osi XY, które często osiągają prędkości 200 mm na sekundę lub coś koło tego, stosowane są paski. A drugim rozwiązaniem na oś Z są śruby trapezowe, dlatego że nie potrzebujemy tam szybkości, a śruba razem z nakrętką ma też tą zaletę, że można na nich oprzeć masę, czyli jakbyśmy mieli paski na osi Z, no to automatycznie cała kredka by na tym wisiała i by je naciągała
oraz podczas samego drukowania silniki ciągle musiałyby trzymać napięcie, żeby tam kredka nam nie zjechała. A śruby wystarczy raz ruszyć i potem przez ich tarcie i podtrzymywanie silnika nie potrzeba za dużo energii, żebyśmy nie mieli niekontrolowanych ruchów. Do pasków jest też jedna właściwość, że w wypadku tańszych sterowników silników krokowych typu A4988 one, z tego co pamiętam, maksymalnie mogą generować 10 obrotów na sekundę, więc w wypadku śruby trapezowej o skoku 8 by wyszło nam, że jesteśmy ograniczeni do 60 mm na sekundę maksymalnie, przy którym już gubi kroki. Co automatycznie mija się z celem, dlatego śruby trapezowe nie są używane na te osie. To było na tyle co do mechaniki. Z elektroniki na początku mówię wszystkie części za wyjątkiem samej powiedzmy płytki sterującej, dlatego że w zależności od tego, jakie elementy sobie wybierzemy, to musimy dobrać taką płytkę, żeby mogła wszystko to obsłużyć. I począwszy od silników krokowych, zwykle się bierze 200 kroków na obrót i standardne ma 17. Standard rozmiarowy to jest bodajże 42,3 mm ma szerokość i długość. Wysokość mają chyba 47, ale wysokość już nie jest definiowana przez ten standard. Ale mamy dwa różne typy ekstruderów główne, typu Direct lub Bowden. Bowden to jest silnik, który wypycha filament do rozgrzanej dyszy. Jest umieszczony na ramie, a nie na ruchomej części, co powoduje, że sama karetka w osi X jest dużo lżejsza, przez co możemy osiągnąć większe przyspieszenia bez oscylacji czy drgania. Ekstruder typu Direct ma tą zaletę, że nie musimy się martwić o prowadzenie rurki, czy są powiedzmy problemy z wypychaniem i wciąganiem filamentu z odpowiednią szybkością, czy z dokładnością tego. Tylko jak się ma ekstruder typu Direct, to zwykle cała kratka waży, nie wiem, 400 gramów i automatycznie jesteśmy przez to ograniczeni z przyspieszeniem. Dlatego ekstrudery typu Direct są niezbędne do filamentów elastycznych. Jak się drukuje z czegoś gumowego, czy z miękkich filamentów, to w Bowdenie one by się na tyle wyginały w środku rurki teflonowej, że nie mielibyśmy dobrego wydruku. Dalej, z prostszych elementów mamy podgrzewany stół, RepRap Discount Smart Controller, to jest po prostu wyświetlacz z podkrętłem oraz ze slotem na kartę SD, co umożliwia komunikację z drukarką oraz puszczanie wydruków bez konieczności posiadania laptopa obok drukarki czy komputera. Do tego są czujniki, które ona tak naprawdę definiuje, jaką się płytkę chce, dlatego że mamy endstopy, standardowe czujniki krońcowe, mamy termistory do mierzenia temperatury stołu i dyszy, mamy, jakie są zwykle brane, to są stoka, czyli mają 100 kiloohmów oraz ich rezystancja maleje wraz ze wzrostem temperatury. Do tego mamy opcjonalnie, tylko to jest opcja droga, bo to kosztuje 200 ileś złotych, automatyczne poziomowanie stołu. Czyli jest sobie, powiedzmy, czy obok dyszy jest taki czujniczek z pałąkiem i drukarka przed drukowaniem sobie jeździ dyszą i zjeżdża w dół, aż ten pałąk zostanie wciśnięty i wciśnie przycisk. Stąd drukarka wie, gdzie ma punkt zero i może sobie to nadpisać w siatce, a później przy drukowaniu bierze na to poprawkę. Bierze poprawkę w ten sposób, że nawet jeżeli mamy stół skoszony, no to będzie drukowała też skoszony, przez co wydruk się dobrze przyklei i nie będziemy mieli z tym problemów. Dlatego mamy jeszcze, to jest już bardzo opcjonalnie, czujnik końca filamentu. Niektóre płytki obsługują, właściwie większość, te czujniki. Zapobiegają temu, żeby drukarka nie drukowała, powiedzmy, na sucho, kiedy skończy się filament na szpuli. Oraz mamy dwa główne typy zasilania. 12 i 24 V, z czego 12 jest bardzo rzadko używane, bo przy 12 są problemy z podgrzewanym stołem, żeby się grzał w sensownym czasie oraz żeby go nagrzać na wysokie temperatury. Ale tutaj mamy pokazane dwie chyba najbardziej. To po lewej to jest najbardziej popularna płytka. Z tego co kojarzę, ona jest open source, kosztuje około 20 zł oraz jest to tak naprawdę shield na Arduino Mega. I wystarczy tutaj włożyć 4 sterowniki silników krokowych, podpiąć je, podpiąć krańcówki i drukarka działa. To jest bardzo proste i tanie rozwiązanie, ma swoje wady. Główną z nich jest to, że jako że to jest silny Arduino, no to ograniczamy się do 8 MHz procesora, co przy szybkich wydrukach jest problemem. A tutaj mamy
To jest bodajże BigQuery Tech i dalej mamy model. To jest zamienna płytka do Endera 3 i nie tylko. To jest produkt komercyjny, ale powiedzmy jest na tyle dobrze udokumentowany, że można z niego skorzystać. Jaka jest zaleta? Tutaj mamy STM-kę oraz mamy silniki, mamy lepsze sterowniki silników krokowych, które mają moduł cichy oraz zapewniają powiedzmy gładszy sygnał, co nawet przy bardzo wysokich szybkościach powoduje, że silniki chodzą relatywnie cicho. Cena tej płytki to jest około chyba 220 zł. Tej jest 20 parę, jak się dobrze poszuka, no to i za 20 się znajdzie. Różnica jest, tylko do tego trzeba dołożyć jeszcze sterowniki silników krokowych, czyli tutaj by wyszło nam około 50, tutaj mamy 200 ileś. Różnica jest, ale tą poprawę jak dla mnie warto. Mam jeszcze. Do elektroniki to tylko krótko jak wygląda wyświetlacz. To jest tylko najprostsze menu w podstawowej konfiguracji. Tutaj mamy gałkę do sterowania oraz sam wyświetlacz, który daje nam wszystkie potrzebne opcje. Oraz tutaj jest też sposób, jak zdrutować kable do tego wyświetlacza, dlatego że to jest open source'owe, przystosowane do tej płytki po lewej, a jeżeli chce się do prawej, to prawa ma jeden slot, a ta ma dwa sloty. Więc da się to też znaleźć w internecie, jak się to drutuje. I suma summarum z dwóch taśm się robi jedną i traci się na tym możliwość obsługi karty SD, ale to nie jest problem, dlatego że tamta płytka już ją ma wbudowaną. Czyli się nic nie traci, a tylko jest problem, przynajmniej za moich czasów był problem ze znalezieniem tego schematu, dlatego sam go zrobiłem, jako żeby potem się nie zgubił. Do tego mamy Marlina 2.0 i jest to firmę drukarki. Od niego bardzo dużo zależy i jego skonfigurowanie na początku potrafi być ciężkie, dlatego że powiedzmy najprostszy nie jest i posiada bardzo dużo opcji konfiguracji. Zgodę odnaleźć. A nie będzie notatnik. Chyba środowiska tutaj nie mam niestety, więc tak tylko pokrótce lecąc po ustawieniach. Jak najważniejsze, bo tutaj jest powiedzmy począwszy od komunikacji, że jak się chce podpiąć kabel USB i załóżmy wysyłać komendy G-Code'a przez laptopa, to tu są parametry do ustawiania tego. Powiedzmy ustawia się wszystkie maksymalne szybkości, wszystkie limity i jak dla mnie nie ma sensu nikogo zanudzać tym dość przydługim plikiem, dlatego że to jest configuration.h, to jest plik podstawowej konfiguracji, który, o ile dobrze pamiętam, ma 1400 linijek. Do tego dochodzi plik konfiguracyjny advanced, który ma chyba tylko około 4000. Oczywiście dużo opcji jest nieużywanych, dlatego że niektóre rzeczy są do wyboru w zależności od sterowników silników krokowych, ale co do zasady konfiguracja firmware'u jest procesem długim, przynajmniej na początku. Jak już się wie, co ustawiać, to można przez 20 minut całe przeklepać i wszystko będzie działać. Jeszcze co do Marlina 2.0, to jest to oprogramowanie open source. Jest w pełni darmowe i jest na w pełni otwartej licencji, czyli można stworzyć z tego produkt komercyjny. Można sobie dodać do niego nakładki, ponieważ na samym początku umożliwia też stworzenie powiedzmy ładniejszego interfejsu. Bo z tego co pamiętam, któryś z Enderów chodził na nakładce na Marlina i Endery są komercyjnym produktem i wykorzystanie Marlina dlatego, że na to licencja pozwalała. Ale już można przejść do podsumowania kosztów. Tutaj mamy sobie tabelkę, można zobaczyć co plus minus ile kosztowało. Moja drukarka w tej wersji kosztowała około 1600 zł. Tutaj można zastanawiać skąd jest cena 450 zł za łożyska. Tak naprawdę łożyska liniowe, czyli te łożyska na wałki, potrzebne jest ich 12, a każde, jeżeli chce się kupić tak przyzwoitej jakości minimum, to kosztuje 50 zł sztuka lub więcej. Czyli automatycznie się robi bardzo spora kwota. Ja w tym wypadku mam 8, bo chyba 50 parę złotych oraz te 4 tańsze. Stąd tylko 450 zł, a nie 600. Dlatego z najdroższych jeszcze elementów jest chyba sama płytka sterująca, oraz silniki krokowe, ale niekoniecznie trzeba kupować tak mocne, dlatego że kupiłem powiedzmy mocne i większe, aniżeli potrzeba było, więc da się to taniej niż 200 zł zrobić. Co jest jeszcze do pokazania?
Któregoś razu, jak byłem na kwarantannie w 2020, to zdarzyło mi się stworzyć model swojej drukarki. Służyło to temu, że jak tworzyłem nową część, to mogłem sobie sprawdzić, czy będzie pasować. To model w pełni autorski dość sporo czasu zabrał, ale się powiedzmy udało. I tutaj też widać powiedzmy zalety profili, bo w profili się wsuwa nakrętkę, przykręca się i jest. Więc modele też można stworzyć takie, co się jest przydatne, jeżeli się robi wszystkie wymiary w głowie, czy nie chce się powiedzmy czegoś zrobić, dlatego że dwa razy musiałem ponownie drukować części, dlatego że któryś wymiar nie pasował. Też wyjaśnienie, czemu to jest zrobione we FreeCAD-zie, dlatego że to było jeszcze za czasów liceum, a wtedy dostępu do inwentora nie miałem, a krakować mi się za bardzo nie chciało w tamtym momencie. A teraz mam studencką licencję. Tak. A dlaczego też jeszcze konfiguracja firmware'u jest tak ważna? Dlatego, że jak mamy skonfigurowane przez nas firmware, to wiemy dokładnie, jakie mamy parametry, jakie mamy limity i potem jak przejdziemy sobie do slicera, to wiemy dokładnie, jakie opcje możemy sobie ustawić. Tak jak sama jakość ściany, sufit, to nie jest stricte związane z drukarką. Z drukarką jest związana cała sekcja prędkości. I tu te wszystkie parametry są dobrane zwykle eksperymentalnie na podstawie metody prób i błędów na wydrukach testowych. Zwykle nie ma się dostępu w drukarkach komercyjnych do konkretnych limitów czy tego, co faktycznie można ustawić z jerka. Jerk to jest zryw, to jest pochodna przyspieszenia i ta wartość w bardzo dużym stopniu odpowiada za prędkość wydruków z dużą ilością detali, gdzie nie ma prostych linii. Dlatego, że to odpowiada, powiedzmy tak w najprościej rzecz mówiąc, jak mamy jerk w wysokości 15 mm na sekundę, to jeżeli głowica pomiędzy jednym momentem czasu a drugim będzie musiała zmniejszyć swoją prędkość o wartość mniejszą niż wartość tutaj ustawiona, to nie będzie stosowane spowolnienie lub przyspieszenie, tylko zmiana prędkości zostanie wykonana natychmiast. Stąd się czasami biorą gubienia kroków, dlatego że jeżeli mamy załóżmy ustawiony jerk na 50 mm na sekundę, to w wypadku, kiedy drukarka ma ruszyć, to od 0 do 50 nie będzie przyspieszenia, tylko ta prędkość 50 mm na sekundę zostanie zastosowana od razu i nie ma opcji, żeby silnik za tym nadążył, przez co się zgubi kroki, wydruk się nie uda. Nie mogą się też różne dziwne artefakty dziać, jeżeli te wartości są na granicy tego, co drukarka jest w stanie znieść. Tak, to było a propos modelu. Ale mam jeszcze zalety i wady drukarki. To niewątpliwą zaletą jest to, że znamy wszystkie parametry oraz jeżeli jakiś parametr nam nie pasuje, to możemy je sobie skonfigurować. Wiemy również w pełni, jaka elektronika jest w środku, dlatego że wiele komercyjnych drukarek ma swoje własnościowe płytki, gdzie nie mamy opcji łatwego dostępu czy wymiany załóżmy sterowników silników krokowych, czy chociażby przeprogramowania tego, czy wgrania nowego firmware'u, tylko to jest w dość spory sposób utrudnione oraz nie ma otwartego kodu źródłowego. W wypadku robienia samemu drukarki nie ma z tym problemu, dlatego że wszystko robiło się samemu oraz praktycznie wszystko jest open source, więc wiemy, co tam się dzieje. Sam proces tworzenia drukarki pozwala też się wyda nauczyć o mechanice oraz powiedzmy uczy, jak szukać informacji w sieci, dlatego że w wypadku tworzenia drukarki od zera jeszcze w liceum brakowało mi dużo wiedzy i wszystko musiałem zdobywać na bieżąco i się udało, więc to jest też dobry sposób na naukę. Oraz jeszcze mają dobry stosunek ceny do jakości. Tutaj Ender troszeczkę psuje świetność tej ceny do jakości, dlatego że Endera 3 da się kupić chyba za 900 czy 800 zł. Jest to drukarka, co drukuje w sposób wystarczający dla przeciętnego użytkownika, a domowe drukarki, żeby drukowały lepiej od Endera, muszą kosztować od niego więcej i bardzo dużo czasu schodzi na to. Jakie są tego wady? Wadą jest to, że zanim drukarka zacznie działać, to począwszy od problemów mechanicznych, przez problemy konfiguracji firmware'u, potrafi zejść bardzo dużo czasu, zanim otrzymamy jakikolwiek przyzwoity wydruk.
Do tego, co też już wspomniałem wcześniej, przy projektowaniu części możemy się na przykład pomylić pół centymetra z jakimś otworem i potem musimy to drukować jeszcze raz. A jeżeli to jest pierwsza drukarka, to części musimy drukować u kogoś zwykle i to się wiąże z problemami, że załóżmy się wysłało komuś partię części do wydrukowania, a później trzeba znowu się dopraszać, żeby znowu ktoś wydrukował, bo się coś źle zaprojektowało. Oraz do wad jest, że pochłania to bardzo dużo czasu. Tamta wersja jest wersją drugą. Wiem już, jakie poprawki będę chciał wprowadzić w wersji trzeciej, tylko zostało to kupione dużą ilością czasu. Nie powiem, żebym narzekał, ale to trzeba brać pod uwagę, jeżeli chce się taką samemu zrobić. No tego, co można by ulepszyć? O, jeszcze przechodząc do modelu. Co zauważyłem w swojej drukarce, to trzeba by dodać stabilizację tej osi pionowej, dlatego że obecnie mimo trzymania górnej osi przez dwa kątowniki oraz silnik, który sam w sobie jest też opcją na stabilizowanie tego, nie jest to wystarczająco oraz konstrukcja nie jest wystarczająco stabilna, przez co wkradają się drgania mechaniczne, co widać na minimalnie pofalowanych krawędziach wydruku. Drugą rzeczą jest system napinania paska. Ten się nie sprawdził, dlatego że w projekcie to wszystko wyglądało pięknie, bo tu przychodzą dwie śruby i w zależności od tego, jak się je mocno dokręci, tak mocno się dosuwa ten element. Tylko w praktyce okazało się, że ten element się odgina, przez to, że mimo wszystko to jest plastik i to też powoduje, że przy szybkich zmianach przyspieszenia pojawiały się falowania na ścianach. Do tego w zmianach bym wprowadził, że całą drukarkę schował w komorze grzewczej, co polepsza parametry wydruku oraz ułatwia drukowanie tak, żeby się wydruki nie odklejały od stołu. Oraz mamy jeszcze... Dziękuję za uwagę, czy tak naprawdę są pytania? Czy są jakieś pytania do mnie? W sumie pytania? Tak. No bo w sumie tak zasadnicze staram się, że... I to jest projekt dla kogoś, kto na przykład, czy jest w ogóle szansa, żeby zacząć to bez wcześniejszego doświadczenia drukarką 3D, to znaczy robienie swojej drukarki 3D ma sens, jeżeli wcześniej nie miałeś do czynienia z jakąkolwiek inną, nawet bazując na bogatej wiedzy z internetu? Tak, jak dla mnie tak, dlatego że samo, powiedzmy to można nazwać ideologią RepRap, to jest drukarki, które mają być zbudowane w jak największej ilości części na podstawie części drukowanych z innych drukarek. Jest masa dokumentacji oraz jeżeli ma się kogokolwiek, kto ma już drukarkę, czy wystarczy nawet obejrzeć tak naprawdę parę materiałów na YouTubie czy gdziekolwiek indziej i już można się podjąć tematu bez żadnej wiedzy. Ja powiedzmy tak zacząłem w liceum, że po prostu wpadłem na pomysł, o chcę zrobić drukarkę, bo teraz się nudziłem w liceum, więc podjąłem się tego projektu i wyszło. A ile ci zajął? Był bardzo poszatkowany w czasie, ale ciężko mi powiedzieć. Pewnie jakby się spiąć, no to w miesiącu, nie robiąc dzień w dzień, dałoby się całą drukarkę skończyć. Oczywiście nie w dzień, tylko mówię, że jakby się... Tak, nie jest to też projekt aż tak krótki, ale uczy paru dziedzin co najmniej. Oraz uczy debugowania błędów, dlatego że jak wydruk nie wyjdzie, to załóżmy ma ścianę pofalowaną, czy sufity, które powiedzmy zwisają, to jest więcej niż jeden powód, dlaczego coś się mogło wydarzyć. Albo temperatura mogła być za wysoka, albo prędkość poruszania się drukarki nad elementami za wolna, albo za szybka, jest wiele różnych czynników. To samo jest z falowaniem na ścianach. Ale debugowanie to już jest inna rzecz, raczej debugowanie, nie wiem czy można tak nazwać, ustawienie parametrów jest procesem czasochłonnym, ale jest dużo poradników i dużo fór w internecie, gdzie można znaleźć i zasięgnąć porady. A te części właśnie jak extruder listu, to jak dużo trzeba było do niej robić takie samoróbki, a jak bardzo takie elementy są gotowe? Ekstruder można kupić w pełni gotowy, tak dosłownie, że wystarczy go rozkręcić, mieć jakiś element, przez który się go przełoży, przykręcić czterema śrubami, gotowy. I to tak naprawdę wszystko. A jaki był drugi element? Stół. Stół grzewczy, wystarczy przylutować dwa kabelki, grzeje. Jaki to był najcięższy produkt, który chciałby na przykład bardziej rzeczy związane z ustawieniem samego druku Spicera, czy bardziej...
Na początku, jak jeszcze nie miałem wiedzy o tym, jak skonfigurować firmware, to było to debugowanie bardziej w firmware'ze, ale jak już się raz dobrze firmware ustawi, czy ustawi się odpowiednie limity, to potem go się nie rusza. Ja firmware'a nie ruszałem od 1,5 roku, a debuguję już tylko w slicerze. Bo nawet jeżeli w firmware'ze ustawimy sobie limity na 40, no to i tak slicer może to ograniczyć w dół. Więc tak, głównie to slicer. I do tego polecam Cure, dlatego że posiada bardzo dużo opcji do konfiguracji i praktycznie wszystko można tam samemu ustawić. Do tego Cure ma bogatą opcję funkcji experimental i wciąż jest rozwijana, gdzie można ustawić tam takie śmieszne parametry, jak drukarka dojeżdża do końca linii, to teoretycznie jak dojedzie do końca, to musi się podnieść czy zacząć jechać gdzieś dalej. I w tym miejscu zwykle by powstała taka gula z filamentu, bo na chwilę by się musiała tam zatrzymać. Jest parametr tak zwany coasting, który pozwala, że drukarka chwilę, jak dojedzie do końca linii, przestaje wypuszczać filament i ściana jest dokończana z tego, co zostanie wyciągnięte z dyszy, powiedzmy siły spójności roztopionego filamentu. Więc jako... Czyli na przykład Gubienie kroków to jest problem przy bardzo dużych prędkościach, jak się wszystko dobrze ma skonfigurowane, jak się ma dobrą konstrukcję mechaniczną, więc bardziej z pierwszą warstwą jest parę głównych czynników. Jednym z nich jest sama przyczepność stołu, dlatego że na szkle nie zawsze się wydruki dobrze chcą trzymać, ale jak znowu, jak się szkło podgrzeje, to się wydruki lepiej trzymają. Są płyny adhezyjne, którymi możesz spsikać szkło, przez co się wydruki będą trzymały bardzo mocno. Są maty, które możesz nakleić na stół grzewczy, które nie musisz nic na nie psikać, też się wydruki trzymają, dlatego że maty są chropowate. Z części mechanicznej to jest chyba tyle, ale z sekcji slicera to w Cure są ustawienia specjalnych prędkości i przyspieszenia na pierwszą warstwę i zwykle się je daje parę razy mniejszą niż podstawowe, żeby się wydruk dobrze przyczepił, tylko to i tak się na nic nie zdaje, jeżeli masz źle wypoziomowany stół, bo źle wypoziomowany stół spowoduje, że zamiast, powiedzmy, filament tak lekko dociskany do stołu, będzie sobie na nim tak luźno leżał. I o ile nie masz wtedy bardzo dobrego płynu, to się odklei. Ja obecnie przy używaniu szkła i płynu adhezyjnego mogę drukować kółka o średnicy 0,5 cm bez żadnych obramówek wspierających przyczepność i się nie odkleją. Więc da się, tylko trzeba dobrze wypoziomować stół. Jakiego materiału kupowałeś częściej z drukarki? Wszystko z EPL-a. Z ABS-u, nie przez zapachy. Z PET-u nie, dlatego że za moich czasów był jeszcze... 2 lata temu był jeszcze trochę droższy. Poza tym PET jest trochę bardziej wymagający. PET będzie drukowany od wersji 3.0. Właśnie, jak chwilę w sobie trwała w ogóle drukarka z trzymaniem temperatury, z jakie materiały takie najbardziej... Szczerze mówiąc, robiłem tylko na PLA, dlatego, ale postanowiłem nie bawić się w nowe materiały, dopóki nie dopracuję tak solidnie jednego materiału. I obecnie PLA mam dość solidnie dopracowane. Teraz wychodzą już niedoskonałości mechaniczne konstrukcji, ale PLA w zależności od tego, co się chce osiągnąć, można drukować te od 190 do 210. Temperatura ma o tyle znaczenie, że jak dasz niższą temperaturę, to wydruk będzie wyglądał ładniej i po prostu te warstwy będą się lepiej układać, tylko tracisz wtedy na tym wytrzymałość mechaniczną, dlatego że warstwy są gorzej ze sobą złączone. Z drugiej strony przy dużych temperaturach, załóżmy 210, warstwy są lepiej ze sobą sklejone, ale wtedy ryzykujesz, że będziesz miał lekkie wycieki z dyszy, czy będziesz miał tak zwane nitkowanie pomiędzy elementami, dlatego że będzie zbyt ciepła dysza. Dlatego temperatura dyszy też się ustawia pod wysokość warstwy drukowanej. Jak się drukuje na wysokości 0,1, to zwykle dysza, zwłaszcza przy małych elementach, jest za długo nad jednym miejscem i go nagrzewa, przez co potrafi go roztopić albo zniekształcić. Dlatego przy mniejszych elementach i niskich, przy małych wysokościach warstw się dobiera temperaturę niższą, żeby utrzymać tą samą jakość. Znowu, jak się też drukuje bardzo szybko, załóżmy 100 ileś milimetrów na sekundę wydruk, to trzeba zwiększyć temperaturę, żeby dysza zdążyła się tak grzewać tak szybko, jak oddaje ciepło przez natapianie tych filamentu. Czyli
Więc jest wiele zmiennych, metod prób i błędów się dobiera, co jak najlepiej działa. Jest tam jakaś marka tego, ale marki nie pamiętam. Kiedyś kupiłem jakiś filament, którym dobrze mi się drukuje. On był z Allegro i od tamtego czasu kupuję od tego samego sprzedawcy i z tym problemu nie mam. Mogę ewentualnie podlinkować. To są filamenty chyba 60 parę złotych za kilogram, ale według mnie warto. Okay. 210 jak chcę mieć wytrzymałą część, jak drukuję na wysokości warstwy 0,2 mm i prędkości tam załóżmy koło 100, to wystarczy mi 200 albo 205 stopni. 100 na 55, może na 50, bo mam dobry płyn adhezyjny. Znowu marki nie pamiętam. Tak, był problem z tym. Dlatego płyn to rozwiązał. Jest też rozwiązanie samej maty, tylko matę można albo nakleić na szkło, albo na stół. Tylko jak nakleisz na stół, no to masz ten problem, że sam stół grzewczy jest tak naprawdę cienką płytką PCB i ona się wygina. I dlatego się zwykle używa szkło, żeby mieć niewyginającą się stabilną konstrukcję czy pod podłoże. Jeżeli chodzi o ekstruder, to też jakoś bardzo mocno skonfigurowałeś, w sensie okroki? Też ma jakieś kluczowe znaczenie do tego? Teoretycznie nie. Z ekstruderem, jak go kupiłem 2 lata temu, raz wyliczyłem, ile ma mieć kroków na milimetr i tak go zostawiłem i tak działa. I nie ma z tym problemu. Wyszło mi chyba 92, chyba przecinek 6. Nie wiem, czemu to pamiętam, ale to była ta wartość. Dlatego też co do kroków na milimetr, to takie powiedzmy standardowe dla pasków, to są trochę mniej niż 100, na, 100, 100 kroków na milimetr dla osi XY, a dla osi Z to jest 1600, 1800 lub 3200. Zależy jak się ustawi mikrostepping. I zależy też od sterowników, silników krokowych, bo jak się weźmie droższe, czy weźmie się tą komercyjną płytkę, to tam jest mikrostepping do 128, czyli można mieć sobie 200 kroków na obrót razy 128. To jest kompletnie niepotrzebne, bo wtedy procesor musi za dużo mielić i nic się na tym nie zyskuje, bo to 100 jest w zupełności wystarczające. Tradycyjnie powiedzmy metodą kartki papieru, obecnie już nawet z niej zrezygnowałem, po prostu robię to na oko. Czyli podjeżdżam dyszą i kręcę tak, aż widzę, że dysza jest ledwo co nad stołem. Bo z kartką jest ten problem, że jak podłożysz kartkę, to jak ją dociśniesz dyszą, to masz całe spektrum, czy lekko docisnąłeś, czy mocno docisnąłeś, czy ma się ledwo co ruszać, czy ma się średnio ruszać. A na oko zawsze zrobię tyle samo. Ja mam jeszcze pytanie, nazwijmy to zmiennikami, czy to jest podpowiedź. Co cię skłoniło w przypadku twojej konstrukcji drukarki, że postanowiłeś wykorzystać w jakiś sposób na OSC, że masz podwójny silnik? Dlaczego przy tej kierunku, gdzie trzeba się bawić z potem synchronizacją, żeby mechanicznie to było zsynchronizowane? Tak, to jest dobre pytanie. Pierwszą odpowiedzią jest, jak na sam początku szukałem, jeszcze nie miałem o tym pojęcia, to wszystkie drukarki, na jakie patrzyłem, miały 2 silniki. Dopiero później zrozumiałem czemu, dlatego że jak masz jeden silnik, to on musi być na którymś z boków. I jak weźmiesz sobie belkę, to musisz mieć naprawdę idealne łożyska, żeby pchając tylko z jednej strony, nie wygiąć tego w łuk. Znaczy nie tyle w łuk, co pod skosem, bo jeżeli masz tylko jeden silnik, co idzie w górę, to o ile nie masz perfekcyjnych łożysk i perfekcyjnie dociśnie tej konstrukcji, to zanim pójdzie do góry, to się lekko przychyli i potem musisz kontrować ten efekt. Dlatego się zwykle stosuje 2 silniki, bo jest to koszt, jak się kupi tańsze, no to jest 30 parę złotych na jednym silniku więcej, a nie ma się z tym problemu. Też problem, czy one się rozsynchronizowują, przez 2 lata mi się nie zdarzyło. Oprócz tego, że kolega kiedyś się zabawił, sobie to przekręcił i potem musiałem to synchronizować, to nic poza tym. To masz dwie kręcówki na każdym, 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 na każd
jako szkoła to najpierw jedną i drugą stronę, czy robisz to, tak jak mówiłeś, raz ustawiłeś i liczysz, że się nie Raz ustawiłem, bo żeby to się tak zdesynchronizowało, żeby coś porządnie biło, to trzeba się naprawdę postarać. To nawet jeżeli zgubi jest jeden krok, to tego nie poczujesz. To przy najbliższym poziomowaniu stołu uznasz, że stół jest niewypoziomowany, to dopoziomujesz stół do tego. Dopiero jak się optycznie zauważa, że to lekko skasza, to się je synchronizuje. A kręcówka jest tylko jedna i w każdym wypadku mam kręcówki tylko na minimum osi. Nie mam na maksimum, co przy początkowych zabawach bywa problemem, dlatego że jeżeli da się w firmware odwrotny kierunek poruszania się silnika, no to można homować w drugą stronę i wjechać sobie w profile, co też mi się zdarzyło, ale wystarczają tylko endstopy na minimum. Przynajmniej nigdy nie miałem potrzeby, żeby było na maksimum, po tym jak raz mi się udało to dobrze zrobić. Bo to jest tak, że raz to zrobiłem, to nie jest tak, że raz zrobiłem, jakoś się udało, tylko świadomie zrobiłem i wiem, co tam się dzieje, wiem, czemu to działa. A czemu plan był taki, by to było stabilniejsze, dlatego że jeszcze wersja wcześniej polegała na tym, że wykorzystywałem tosie do stabilizacji, czyli to był powiedzmy element konstrukcyjny, który mógł się ruszać na boki, więc w ten sposób też uzyskałem dodatkową stabilizację, tylko mam znowu za to wadę. Wada jest taka, że to było drukowane u kolegi, co nie do końca umiał dobrze dobrać parametry i te elementy są lekko przekoszone, co skutkuje na tym, że one nie są idealnie w osi przez całą górę, więc teraz moje oś Z lata po spirali, co widać na wydrukach. Jest to bardzo mała spirala, ale widać, to jest do poprawienia w wersji trzeciej. Jest to na tyle małe, że nie warte do robienia na teraz, ale do przedrukowania czy do przerobienia konstrukcji. Tak, są rzeczy na otwartej, bez łożyska, ale z łożyskiem ma się teoretycznie większą stabilizację. Są dwie szkoły, mam opinię, znam opinię i w tą stronę. Jeszcze mam takie pytanie, to soft. Czy ten soft, z którego korzystasz, on jest... Czy ma jakieś ograniczenia? Czy miałeś jakieś problemy z tym, że pewnych parametrów tam nie ma, że czegoś tam brakuje? Czy znasz jakieś też inne, że tak powiem, ciekawe propozycje do zamiany? Ja jedynie co znam jeszcze to Clippera, ale to wiem, że on chyba wymaga jakichś większych, że tak powiem, mocy przerobowych. Ale też Clippera kojarzę z tego, że on tam udostępnia na zewnątrz jakieś interfejsy do sterowania drukarką, a wspominałeś tu, że twoja również przyjmuje G-Code po USB. Czyli druga część pytania, czy twój soft też, że tak powiem, umożliwia komunikację drukarką z zewnątrz przez jakieś może tam protokoły, czy coś takiego, przez TEC, cokolwiek? Tutaj mogę, odpowiadając na drugą część pytania na początku, mogę skłamać, ale to jest chyba komunikacja po UART-cie, prawie na pewno. I po nim się po prostu wysyła czyste G-Code i ten firmware już wie, co z nimi zrobi. Czyli wysyła się na przykład komendę G1, potem podaje się pozycję, prędkość i się rusza. Czyli komunikacja jest bardzo prosta, są do tego już gotowe programy, też bodajże open source'owe. A pierwsza część pytania, czy miałem kiedykolwiek problemy z Marlinem? Nie, Marlin miał ewentualnie za dużo opcji, nie za mało. A jest na rynku duży, tak powiem, taki odmian tego softu, czy to jest jednak taki monopolista, jeżeli chodzi o soft, taki domowy? Powiedziałem, że to jest monopolista, tylko ciężko to nazwać monopolistą, jeżeli to jest w pełni open source na w pełni otwartej licencji, więc... To jest na tyle dobrze zrobiony produkt, że wiele komercyjnych produktów z tego korzysta, czy robi nakładki na to, bo po prostu się opłaca, bo to jest wydajne rozwiązanie. Tak samo jak się wiele osób korzysta z Cure, tak samo Martin jest na bardzo dużej ilości drukarek, bo jest wygodny, możliwie prosty. Te dwa pliki konfiguracyjne, jak się już wie, o co chodzi, to konfiguruje się go szybko. To chyba by było na tyle. Dziękuję za uwagę.